To miał być żart na Prima Aprilis, a dzisiaj ten żart trzymam w rękach. Nie po raz pierwszy, bo najpierw trzymałem sprzęt Pija. Oh, you touch my tra-la-la. Później trzymałem sprzęt X-komowy. My ding-ding-dong. A to jest trzecia sztuka, z którą miałem okazję zapoznać się najdłużej i dzisiaj o tych wrażeniach wam opowiem. ROG Ally to bardzo specyficzny typ komputera przenośnego, który ma zachowywać się jak konsola. PC, który ma jedną poważną wadę oraz kilka mniejszych i o wszystkich wam opowiem. Generalnie Ally jako konsola ma odciąć dla siebie fragment tortu, który jest rozdysponowany przez lata między takimi szaleństwami jak chińskie GPD, Nintendo Switch, czy najpopularniejsze ostatnimi czasy Steam Deck, który zresztą z Ally ma najwięcej wspólnego jako, nazwijmy to, system. I żałuję piekielnie, że po pierwsze Steam Decka nie mam w tym momencie do porównania, a po drugie, że tak naprawdę nigdy jakoś poważnie na nim nie grałem, ale jednocześnie mam osobę, która dokładnie wie, co jest 5 i ona też opowie wam o swoich wrażeniach w dzisiejszym filmie. Ja z kolei mam Nintendo Switch OLED, dla mnie naturalny następca posiadanego Switcha, którego zalety jako tako znam, wady również. I Ally dla mnie jest od Switcha pod pewnymi względami znacznie lepszy. Powód? Jestem PC-towcem. Switch jest konsolą fantastyczną, Switch jest konsolą, która ma bogatą bibliotekę gier i trafia do fanów Nintendo. Co więcej, odłączane Joy-Cony to dodatkowy pakiet potencjalnych zabawek, nawet jeżeli czasami się psują. No i dzięki nim można pobawić się wspólnie na jednym ekranie. Ale jej wydajność przez lata została dosyć mocno już nadszarpnięta, no i poza tym ma kilka problemów, które... Nie wierzę, że to powiem, ale Windows faktycznie rozwiązuje. Bo Windows w ROG Ally to akurat atut i przekleństwo jednocześnie. Pierwsza konfiguracja trwa długo. Aktualizacja, uruchomienie, klawiatura ekranowa, instalowanie sterowników, aktualizacja MyAsus, ROG Armory jako nakładki, która ma ukonsolowić doświadczenia związane z użytkowaniem Windowsa na tak małym urządzeniu. I niby jest to konsola, ale tak naprawdę jest to PC. PC z dużym ekranem, do którego doczepiono dookoła kontroler. W każdym razie wyciągając ROG Ally z pudełka, musicie obchodzić się z nim trochę jak z tabletem albo laptopem na Windowsie i wziąć na klatę, że od razu sobie na nim nie pogracie, ale za plus minus godzinkę po pierwszym uruchomieniu pogracie praktycznie we wszystko, co wam się podoba. I to jest tak naprawdę największa zaleta tego urządzenia. Macie Steama, możecie sobie go uruchomić, macie GOGa, możecie go sobie uruchomić, macie Ubisoft Connect, możecie sobie uruchomić i tak dalej, łącznie z Game Passem. Praktycznie każda platforma, na której do tej pory gromadziliście swoje ulubione produkcje, jest tutaj do uruchomienia. Problemem pozostaje wyłącznie ewentualna kompatybilność z samym kontrolerem, który swoją drogą moim zdaniem jest naprawdę znacznie przyjemniejszy aniżeli ten w Switchu. Gałki działają przyjemniej. Jest to trochę takie doświadczenie jak na padzie od Xboxa, być może z delikatnie mniejszym oporem, natomiast faktycznie korzystało mi się z tych gałek, z tych analogów, z tych przycisków bardzo, ale to bardzo dobrze i pod tym względem nie mam absolutnie nic do zarzucenia. W każdym razie wracając, jest to rzeczywiście handheld wygodny i jednocześnie kompletny pod kątem używania wieloplatformowego. Tylko zapytacie, jak takie urządzenie poradzi sobie na przykład z najnowszymi tytułami w trybie maksymalnej wydajności, jeżeli jego specyfikacja wygląda w ten sposób. Musicie mi wybaczyć nagrania, ale niestety moja nagrywarka coś przycinała. W każdym razie, Fortnite na niskich w 1080p, średnio 77 i maksymalnie 95 klatek na sekundę. Cyberpunk na presecie Steam Deck 1080p, 35 klatek maksymalnie, 31 średnio w Night City, no i Control, niskie 1080p, 47 średnio, maksymalnie 55 klatek. No i wiemy, że w tej sytuacji ROG Ally poradzi sobie z najnowszymi grami, chociaż podczas rozgrywki staje się on dosyć gorący i szumimy w tych miejscach, o czym zaraz się przekonacie, będziecie mieli fragment dźwięku. Natomiast nowe gry to jedno, a jak radzi on sobie z grami retro? Tutaj sprawa wygląda trochę gorzej. Kochacie Gothica, macie zamiar pograć w niego mobilnie. No cóż, to fajnie, bo Gothic wymaga od was nadal klawiatury i myszki, mimo że działa perfekcyjnie gładko, ale dopiero po sparowaniu np. akcesoriów po Bluetooth możecie cieszyć się najlepszym, co spotkało graczy RPG. Heroes 3, kolejna kultowa gra. Zabawa jest tutaj jako tako możliwa, ale z użyciem ekranu dotykowego, który nie jest specjalnie wygodny. Kontroler nie zdaje się tutaj na zbyt wiele i warto ponownie skorzystać z myszki czy klawiatury jako dodatków. Metin 2 możecie spodziewać się, że będzie wymagał klawiatury i myszki. Tak samo Tibia. Generalnie MMORPG na tym urządzeniu to też nie jest najlepsze wyjście, no chyba że takie, które są już dostosowane pod konsolę. Nawet nowsze tytuły jak chociażby New World mają tutaj problemy ze sterowaniem, więc o ile ROG Ally poradzi sobie z odtworzeniem praktycznie każdej jednej gry, to niestety w wielu wypadkach będziecie musieli tą klawiaturę oraz myszkę podłączyć. Natomiast jest jeszcze jedna istotna cecha, o której warto pogadać, mianowicie bateria, bo ona nie zawsze radzi sobie na tyle dobrze, na ile byśmy oczekiwali. Po pobraniu wszystkich dostępnych aktualizacji zrobiłem test. Uruchomiłem Cyberpunk, na ustawieniach Steam Deck uruchomiłem stoper i czekałem 53 minuty, 54, 55 sekund od 100 do 0. Natomiast jeżeli gry są trochę mniej wymagające, to możecie spodziewać się tej 1,5 godziny do 2 godzin działania.
Pytanie tylko, czy warto jest żyłować to urządzenie w sytuacji, gdy mamy tak wydajny środek. Moim zdaniem mobilnie niekoniecznie. Nawet na ustawieniach niskich, na tak niewielkim ekranie te produkcje wyglądają bardzo przyjemnie. Przy okazji oszczędzamy baterię, no i mamy wyższą płynność, a ten tryb wysokiej wydajności i trochę wyższe ustawienie graficzne zachowałbym dla trybu stacjonarnego. Ale nie jestem przekonany, czy papierowy klocek, który jest dostępny w zestawie z miejscem na rogala, należy traktować jako stację. Szczególnie, gdy całościowo płacimy za to urządzenie 3799 zł. Natomiast wydaje mi się, że będziecie ciekawi, jak wygląda używanie takiego ROG Ally nie tylko w grach, ale również w pracy i grach. Zainstalowałem na nim DaVinci Resolve przykładowo i tak, oczywiście filmy można na nim skleić bezpośrednio, ale można też mieć na przykład dwa ekrany do pracy, bo jest to Windows, a przecież monitor dodatkowy zawsze można podłączyć. Tego ani na Switchu, ani też tak prosto na Steam Decku, z tego co mi wiadomo, nie zaaranżujecie. Ile trwa render 5-minutowego projektu 4K 50fps w 80 megabitach na sekundę? Wyszło mi 3.31 na ProRes, ale podobno na przykład pliki z FX30 zasysa znacznie słabiej, znacznie dłużej i tam pojawiają się cięcia. Czy można na nim pisać teksty, na przykład w pakiecie googlowskim, tak samo jak w Wordzie? To Windows, zniesie wszystko, tak naprawdę nie ma obszaru, w którym ROG Ally by rozczarował nie jako konsola, a jako powiedzmy mobilna stacja robocza z gamingiem w formie handhelda, tylko pamiętajmy, że trzeba mieć dodatkowe akcesoria, żeby to wszystko uprzyjemnić. Po prostu nie jest to aż tak banalne do zaaranżowania, jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze, trzeba mieć klawiaturę, na której montuje się znacznie wygodniej niż na ekranowej. Po drugie, myszkę, no bo w laptopach mamy gładzik, tutaj go nie ma, a czymś nawigować po osi czasu, dajmy na to, trzeba. No i kolejna sprawa, monitor, więc wymagany jest multiport, albo przykładowo taki charging dock, gdzie sygnał przesyłany jest przez HDMI 2.0, no i mamy też USB 2.0, więc można tutaj albo klawiaturę, albo myszkę przewodową podłączyć. Tylko czy to wszystko jest warte swojej ceny? Doskonałe pytanie. Wiem na pewno, że dla mnie Ally jest bardziej kompletnym i przyszłościowym sprzętem wielozadaniowo aniżeli Switch. Wygodniejszym i z lepszym dostępem do gier, które lubię. Fani Nintendo zawsze wybiorą Nintendo. Z kolei patrząc na Steam Decka. Jego u siebie nie mam, ale znam eksperta, który rzeczywiście i ze Steam Decka i z ROG Ally korzystał, więc w tym momencie połączmy się z nim, no i sprawdźmy, czy na pewne pytania będzie w stanie nam odpowiedzieć. I właśnie jesteśmy w studio we Wrocławiu, tak. Grzegorz specjalnie tutaj przyjechał. Zgadza się. Zobaczyć, jak wygląda ROG Ally, tak już wie, ale też jak wygląda Steam Deck, bo ja go właśnie specjalnie nie odpakowywałem, żeby Grześ zobaczył, jak to wygląda, więc teraz uwaga, następuje unboxing. Rzućmy okiem, bo ja bardzo nigdy proszę nie... i cyk. Proszę bardzo. Ej, on... No, super, dobra. Słuchajcie. On faktycznie leży znacznie lepiej w dłoniach. Co nie? No, tutaj jest tak płasko. Bo to właśnie jest kwestia tego, że on od spodu no, właśnie ma te włości takie. Bardzo są właśnie obłe te kształty i są trochę jakby trzymał kontroler właśnie od Xboxa. No. I to jest świetne w tym po prostu. Ja absolutnie, no, mimo tego, że grafika wiadomo, że lepsza jest na rogu, to jednak chwycie tutaj zdecydowanie lepiej. No, to prawda. Tak się go wygodnie chwyta. I tak się go wygodnie po prostu trzyma, jak dla mnie Steam Deck jest no po prostu kurde king. I teraz zobacz sobie przy okazji, jak wygląda menu, bo jak dla mnie, to w ogóle jest tak, jakby Steam zrobił na początku system, a potem do tego zrobił urządzenie. A tutaj jest odwrotnie, najpierw jest urządzenie, a później do tego jest ROG Armory, które jest de facto zrobione pod peryferia asusowe, czyli myszki, klawiatury i tak dalej, a wyświetla się ten ekran i on czasami w ogóle, mam wrażenie, że wychodzi ta aplikacja poza ekran fizycznie. Tak, to jakby jedno i też ona właśnie jest taka, że jak coś na niej naciśniesz, to ona jakby nie jest nakładką na ekranie, tylko i tak coś zrobisz w tej grze. Mhm. Mega dziwne, jakby to jest totalnie właśnie niedopracowane, a tutaj no wszystko działa tak dobrze i tak przyjemnie, no to jest sztos. Pytanko właśnie było do ciebie takie, jak tutaj wygląda kwestia strategii, bo wiem, że na rogu jest z tym cienko ze względu na brak tych do touchpadów. Dokładnie, no i tutaj zobaczysz zaraz, że te touchpady działają naprawdę dobrze. Mhm. To jest ultra wygodne, oczywiście to wymaga kwestii wprawy. Jakby kwestia wprawy to jest bardzo istotna, bo nie jest to intuicyjne, ale zdecydowanie bardziej wolałbym taką opcję niż trackpad, który jakby jest pod tym joystickiem normalnie tutaj dopasowany. Jest to jest w ogóle inna kwestia. W którym się tutaj buduje? Tutaj mamy budowę. No dobra, odpalamy budowę. Księga, adaptacja. Dobra, klikam to. Ja nie też to grałem tylko chwilę. Nie wiem, ale się dobrze. Ja strategii nie lubię. To ale nie, podejrzewam, że nawet jednostki czy cokolwiek innego to znacznie przyjemniej się tutaj, bo jak grałem w Heroesy, trójkę bodajże, przez chwilę, to musiałem tapować na ekran, bo tak naprawdę niczym nie można było innym sterować, ewentualnie podpięcie myszki klawiatury. No a tutaj, jeżeli mam już sam kursor, który sobie fizycznie gdzieś tam pływa dzięki tym touchpadom, no to zupełnie inny feeling będzie. Dokładnie. Czyli w tej sytuacji, jak miałbym porównać, to Switch jest gdzieś tam. O, Switch to w ogóle Switch naprawdę wypadł gdzieś. Piętro niżej. Jest to pod kątem wygody, znaczy jest to wygodne, wiesz, jak nie masz doświadczenia z tym, to bierzesz to do ręki i jest wygodne. I masz pierwsze takie wrażenie, że wow, no, super.
ale pograsz pół godziny i masz nagle takie za bardzo tu się wciska trochę. Za bardzo. Trochę za bardzo. Mega, a tu jest Mamy temat strategii, mamy temat wygody w ogóle, no, jest zdecydowanie wygodniejsze. Natomiast powiedzmy, że jesteś w takiej sytuacji, że okej, grasz sobie często, okazjonalnie montujesz filmy. Jak myślę, próbowałeś na tym montować film, nie? Próbowałem. Jeżeli byłbyś właśnie takim graczem, ale jednocześnie okazjonalnie montował sobie jakieś vlogi czy coś, to wziąłbyś to, czy może jednak laptopa? No tutaj właśnie dochodzi kwestia tego, że tu jest bardzo mocny proc, bo to jest ten AMD Ryzen Z1 Extreme, który jest porównywalny niemalże do MacBooka Pro M1 Pro, to jest coś w tym deseń bardzo blisko, i no, ta moc obliczeniowa jest naprawdę rzeźka. I ja tutaj włączyłem sobie właśnie DaVinci Resolve'a, to da się montować, choć i tak w pewnym momencie dochodzimy do ściany. Ale da się, jak ktoś okazjonalnie coś robi, to można, ale mówię, pójdę jeszcze głębiej z tym tematem, że po prostu wyrzucę laptopa na jeden dzień i spędzę cały swój dzień z rogiem Ally. Totalnie od rana wchodzę do biura, podłączam go do monitora, robię swoje tematy, idę na spotkanie, ogarniam maile, żeby zobaczyć, czy właśnie się to da zrobić. No i sprawdziłem, ale nie powiem. Dlatego warto wejść do Matiego na kanał Rootblogi i rzucić okiem, jak to wszystko wygląda, czy praca na tym daily, jako osoby, która zajmuje się tym de facto na co dzień od rana do wieczora, czy da się na takim urządzeniu, poza grankiem, zmontować sobie film. Ja pewne wnioski mam u siebie też, bo też chwilkę sobie pomontowałem, natomiast nie takie duże jak u ciebie, dlatego u ciebie będzie można to sprawdzić w 100%. Ja dziękuję ci pięknie za to, że byłem w stanie gościć w twoim studiu i mogłem zobaczyć to wszystko i mi opowiedziałeś i pokazałeś mi, że może być coś tak przyjemnie gładkie i mieścić się fajnie w rączce. I jest to Steam Deck. I jest to Steam Deck właśnie. Także jako facet jestem usatysfakcjonowany. Dziękuję jeszcze raz i wracamy do studia. Ja natomiast chciałbym przejść do tego, że całość jest dla mnie niewątpliwie ciekawym doświadczeniem gamingowo. Czy jest to coś, co sprawia, że Ally pozwoli mi na nowo odkryć gaming? Wiele osób tak twierdzi. Nie wiem, czy Piżu, którego materiał też znajdzie się w karcie, nie wspominał właśnie u siebie, że rok Ally pozwolił mu na nowo rozpalić ten konar gamingowy, który ostatnimi czasy przygasał. U mnie, no, sprawa wygląda definitywnie inaczej i nie do końca tak pozytywnie. Po pierwsze, lubię klasyczne gry, a tutaj duża część z nich nie ma natywnego wsparcia dla kontrolera. Poza tym Fortnite czy Quake Champions, w które grywam dosyć często, na kontrolerze dla mnie pozostają gigantycznym wyzwaniem. Są to gry, które w moim mniemaniu stale wymagają myszki i klawiatury. Generalnie ROG Ally to świetny sprzęt, aby cieszyć się nowymi tytułami single player, przygodowymi, bardziej padolubnymi w każdym miejscu, do którego pojedziecie i zdecydujecie się tą konsolę zabrać. Warunek: albo niskie detale, oszczędzanie baterii i jednocześnie brak wysokiego FPS-a, albo też wysoka wydajność, no i ciągłe poszukiwanie kontaktu, żeby zasilić tą baterię, która umyka dosyć szybko. Mimo wszystko w każdej z tych dwóch sytuacji, powrót do Wiedźmina, Cyberpunka czy naprawdę wielu innych gier single player, które są padolubne, będzie fenomenalnym doświadczeniem, które łączy ze sobą właśnie kontroler i ogrom zalet Windowsa z tak samo sporą ilością wad, które mocno zaburzają to 100% odczucie korzystania z konsoli. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o ROG Ally. Jak wam się to urządzenie podoba po różnego rodzaju materiałach, które już w sieci byliście w stanie zobaczyć? Do czego byście je wykorzystali? Bo być może są takie zadania, w których ja prywatnie ROG Ally nie widzę, a wy jednak widzicie. Piszcie pod spodem, pamiętajcie również, żeby zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, no i subskrybować kanał, aby być na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się, do następnego, cześć! Pa, pa! Pa, pa. Mamy to. 50 minut. Oj, dzisiaj to nie był sprint.